Program jest rekonstrukcją wydarzeń i zawiera drastyczne sceny. Spotykasz się z Sarą? Zerwania są trudne, dla niektórych wręcz niemożliwe. Niektórym kobietom łatwiej zabić niż rozstać się z kimś. Miłosny trójkąt nastolatków kończy się śmiertelną walką. W końcu musiało dojść do nieszczęścia. Miłość babki przynosi śmierć. Słowo babcia nie kojarzy się z osobą zdolną do takiego czynu. Zazdrość matki wymyka się spod kontroli. Zachowywała się jak porzucona żona. Oto jak łatwo poczuć morderczą zaborczość wobec bliskich. Kobiety, które niosły śmierć. Mordercza zaborczość. Kiedy dwie nastolatki pragną tego samego chłopca, każda go kochała i uważała, że jest tylko jej. Wywiązuje się walka. Podobno stało się to w pół minuty. Ale w tych zawodach wściekłość wzięła górę. Nie ma zwycięzców. U obu dziewczyn szalały hormony. Rok 2008. Pinellas Park, Florida. 19-letnia Rachel Wade odkrywa coś o swoim chłopaku. To, że ją zdradza. Kto to? Sara? Jest rozanielona. Opublikowała swoje zdjęcia z Joshem. Zaraz, chwileczkę, dlaczego on jest z tobą, a nie ze mną? Rywalką Rachel była 18-letnia Sara Luderman. Dzięki portalowi społecznościowemu dziewczyny dowiedziały się o sobie. Natychmiast rozpoczęło się współzawodnictwo. Rachel zaczęła od telefonów z pogróżkami. Jestem dziewczyną Josha. Przysięgam, że ci coś zrobię. To znowu ja. Lepiej uważaj na siebie. Poza sypianiem z jednym chłopakiem nic ich nie łączyło. Według reporterki Lane DeGregory, dzięki nowoczesnej technice rywalizacja wymyka się spod kontroli. Co innego naobliżać komuś w twarz, a co innego zostawiać wiadomości na telefonie komórkowym. Wpis na portalu społecznościowym nie jest wiadomością wyłącznie do jednej z nich. Dociera do kilkuset ich znajomych. 19-letni Josh jest typowym nastolatkiem. Nie dostrzega zamieszania, którego jest powodem. Z Rachel łączyło go łóżko. Dziewczyna, jako nieliczna z osób w jej wieku, miała mieszkanie, więc często u niej nocował. Sara zakochała się po uszy. Josh jest jej pierwszym chłopakiem. Darzyła go pierwszym młodzieńczym uczuciem. Jest cudowny. Kochasz go, nieprawda? Długo zastanawiała się nad wyborem chłopaka. Nie mogła gorzej trafić. Josh czerpał korzyści z obu związków. Był kuty na cztery nogi. Obu wmawiał, że je kocha. Jest młody, atrakcyjny. Dziewczyny na niego lecą, a on z tego korzysta. Spotykasz się z Sarą. Od czasu do czasu. Ona jest paskudna jak noc.
Nigdy nie używał słowa dziewczyna. Zamiast tego mówił kumpela. Kocham cię. Najdziwniejsze było to, że dziewczyny nie były wściekłe na Josha. Nie zwróciły się przeciwko chłopakowi, który robił je w konia, tylko przeciw sobie. To był dopiero początek kłopotów. Walka przeniosła się do baru, gdzie pracowała Rachel. Sara zaczęła bywać tam z koleżankami. Dokuczały Rachel na potęgę. Żadna nie chciała się poddać. To już nie była rywalizacja. Każda była gotowa rozszarpać drugą, bo chciała go na wyłączność. Obie straciły panowanie nad sobą. Już nie miały odwrotu. Dla jednej z nich był to śmiertelny błąd. Rachel dwie rzeczy wymknęły się z rąk. Tak zwana miłość do chłopaka i gniew na kogoś, kogo uważała za zagrożenie. W Pinellas Park na Florydzie uczucia dwóch nastolatek osiągnęły punkt wrzenia. 19-letnia Rachel Wade i 18-letnia Sarah Luderman znienawidziły się. Wymyślały sobie przez telefon. W końcu musiało dojść do nieszczęścia. Dziewczyny nie chciały dzielić się 19-letnim Joshua. Uczucia dziewcząt były bardzo głębokie. Każda go kochała i uważała, że jest tylko jej. Po roku obrzucania się zniewagami sytuacja nie poprawiła się. Przesłanie było jasne. Jestem lepsza od ciebie, trzymaj się od niego z daleka. Dlaczego zamieściłaś zdjęcia mojego chłopaka bez ubrania? Wczoraj w nocy był u mnie, kochaliśmy się. Przysięgam, że cię zamorduję. Współczesna technika pozwala schować się za telefonem czy klawiaturą komputera i mówić rzeczy, których nie powiedziałoby się w oczy. Rachel kipiała z wściekłości. Wszystko mogło się stać. Zadzwoniła do byłego chłopaka, Javiera, i spytała, czy może do niego przyjechać. Natychmiast się zgodził. 14 kwietnia 2009 roku. Rachel parkuje pod domem Josha i wysyła mu SMS-y. Siedziała w aucie i pisała jedną wiadomość za drugą. W końcu Josh odpisał, delikatnie mówiąc, kazał jej spadać. To jeszcze bardziej rozwścieczyło Rachel. Nie mogła znieść myśli o rozstaniu. Domek z kart runął. Została tylko ślepa furia. Trzecia uczestniczka miłosnego trójkąta wyszła z koleżankami. To Rachel. Włącz głośnik. Sara? Odczep się od mojego chłopaka. To mój chłopak, nie twój. Rachel szuka pocieszenia u kolegi. Był ze mną już wtedy, kiedy się poznaliście. Na siłę chciała udowodnić swoje racje.
Zabiję cię. Musisz się leczyć na głowę. Gada bzdury. Mogłoby skończyć się na czczych pogróżkach, gdyby Sara nie zaczęła szukać Rachel. Jest. Stań. Sarze, oczy wyszły na wierzch. Coś musiało się stać. Ktoś powinien tupnąć nogą i kazać im spokojnie porozmawiać. Po godzinie byłyby najlepszymi przyjaciółkami pod słońcem. Sprawy nie powinny zabrnąć tak daleko. Konflikt osiągnął apogeum, jednak Sara nie doceniła przeciwniczki. Według świadków Rachel Wade dwukrotnie pchnęła przeciwniczkę nożem i odskoczyła od niej. Jeden z ciosów trafił Sarę Luderman prosto w serce. Widać, że chciała dać Sarze nauczkę. Chciała pokazać, że nie wolno z nią zadzierać. Już z wiadomości głosowych wynikało, że zawsze dostaje to, czego chce. Rywalizacja zakończyła się w ciągu 5 sekund. Zanim karetka i radiobus przyjechały na miejsce, ulica w mgnieniu oka spłynęła krwią. Nastolatki zwykle nie giną w szarpaninach, chyba że walczą na krawędzi urwiska. Broń w ręku rozwścieczonej osoby oznacza śmierć. Według Rachel nóż miał służyć do samoobrony i nigdy nie zamierzała go użyć. To była jedna z najbardziej bezsensownych tragedii, z jaką się spotkałem. Nie sądzę, żeby Rachel zamierzała kogoś zabić, ale kiedy przyszło co do czego, wykonała robotę na piątkę. Rachel Wade została uznana za winną morderstwa drugiego stopnia i na 27 lat trafiła za kratki. Dla wielu jej historia stała się ostrzeżeniem. Należy sprawdzać wiadomości wysyłane i przychodzące do naszych dzieci. Można wtedy zareagować w odpowiednim momencie. Gdyby ktoś odsłuchał te wiadomości głosowe, dałoby się uniknąć nieszczęścia. Rachel nie była urodzoną morderczynią, ale jednak zabiła. Niech to będzie dla niej nauczka, że nie wolno dać się ponosić fantazji i wyładowywać złości na innych. Oby to zrozumiała. Rachel wychodzi na przepustki, by prowadzić wykłady na temat niebezpieczeństw nękania w sieci. Miłość to potęga. Ale sama miłość nie wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Słowo babcia nie kojarzy się z osobą zdolną do takiego czynu. Kiedy ta babcia obiecała zająć się dziećmi, zrobiła to raz na zawsze. Motywem tej zbrodni był czysty egoizm. Rok 1993, Hayward, Kalifornia. Carolyn Young sprawia wrażenie oddanej matki 5-letniego Darena i 4-letniej Dejszy. Ale to nie są jej dzieci. To były dzieci jej córki, która nie zajmowała się nimi jak należy. Zatem babcia postanowiła wziąć je do siebie. Thank you.
25-letnia Vanessa Torres miała dzieci w nosie. Była narkomanką i prostytutką. Nie nadawała się na matkę, więc od pierwszych dni dziećmi zajmowała się babka. Dzieci miały różnych ojców, którzy do tej pory nie interesowali się ich losem. Babci Carolyn bardzo to odpowiadało. Dzieci pochodziły z różnych związków. Ojciec Darena odszedł, kiedy ten był jeszcze w kołysce. Chłopiec praktycznie nie widział go na oczy. Matka i babka nie tęskniły za nim. Rok 93 przyniósł nagłą zmianę. 12 tysięcy dolarów za alimenty? Ojciec chłopca, Bruce Barrington, od wielu lat szukał Darena. Carolyn Young wystąpiła o zasiłek na dzieci. Urząd dość szybko znalazł młodego sierżanta marynarki. Mężczyzna oświadczył, że długo szukał syna i chce się nim zaopiekować. Pójdę do sądu, żeby go odzyskać. Podjął kroki prawne w celu uzyskania praw rodzicielskich. Występując o zasiłek, Carolyn popełniła błąd. Ujawniła tym miejsce pobytu wnuka. Nie chciała, żeby Darren znalazł się pod opieką ojca. Nie chciała rozdzielać dzieci. Zajmowała się nimi od kołyski. Z jej ust zaczęły padać groźby. Prędzej je pozabijam, niż oddam Bruce'owi. Mówiła, że woli je zabić, niż oddać komuś innemu pod opiekę. Nikt jej nie wierzył. Niektórzy ludzie wykazują niezdrowe przywiązanie do innych, które niszczy ich samych. Perspektywa utraty takiej osoby powoduje ból i rozpacz. Bruce za wszelką cenę pragnął odzyskać syna. Sąd przyznał mu prawa rodzicielskie. Jestem jego matką, to ja się nim zajmowałam. Nie możesz rozdzielić rodzeństwa. Jestem wdzięczny za to, co pani zrobiła. Uzyskał prawa ojcowskie, ale jego sytuacja rodzinna nie pozwalała na właściwe zajęcie się chłopcem. Był żonaty, a żona spodziewała się dziecka. Sąd orzekł, że to mój syn. Groźbę rozstania z Darrenem obudziła w Carolyn uczucia, nad którymi nie była w stanie zapanować. Prawdopodobnie utraciła kogoś, będąc małą dziewczynką. Po latach poświęceń stanęła w obliczu utraty wnuka. Darren należał do niej. Dla niektórych kobiet ukochana osoba staje się własnością, bez której nie potrafią żyć. Nie pozostało jej nic oprócz spełnienia pogróżek. Niektórym kobietom łatwiej zabić niż rozstać się z kimś. Czerwca 93 roku. Bruce Barrington uzyskał prawo do opieki nad 6-letnim synem Darrenem. Nie mógł się doczekać, żeby go odebrać. Na drugim krańcu miasta Darren i jego siostrzyczka z innego ojca smacznie spali. Ale Carolyn Young nie zamierzała oddać wnuka. Mówiłam, że nie wolno rozdzielać dzieci.
Są szczęśliwe razem i potrzebują się wzajemnie, ale byłeś za głupi, żeby mnie słuchać. Karolyn nie zamierzała oddać Darena ojcu, który właśnie po niego jechał. Pałała gniewem i nie potrafiła zagasić tego wewnętrznego ognia. Uznała, że jeśli ona nie może mieć tych dzieci, to nikt ich nie będzie miał. I popełniła najbardziej nikczemny czyn, jaki można sobie wyobrazić. Nie ma większej nikczemności niż brutalne zamordowanie niewinnych dzieci. To była przerażająca i niesłychana zbrodnia. Karolyn podrżnęła Darenowi gardło. Motywem tej zbrodni był czysty egoizm. Słowo babcia nie kojarzy się z osobą zdolną do takiego czynu. Jak można zamordować ukochaną osobę? Karolyn zapaliła papierosa. Miała czas, żeby zastanowić się nad tym, co robi. Mogła odłożyć nóż i wezwać pomoc, ale tego nie zrobiła. Vanessa Torres, matka chłopca, obudziła się i znalazła Darena leżącego w łóżku z poderżniętym gardłem. To był przerażający widok. Vanessa powiedziała potem, że szlafrok matki był cały we krwi. Na pytanie, czemu zabiłaś moje dziecko, usłyszała, bo muszą zostać razem. Ale miało być jeszcze gorzej. Złapała dziewczynkę, podrżnęła jej gardło i kilka razy dźgnęła nożem. Matka chłopca zdołała wezwać pomoc. Zabicie człowieka nożem wcale nie jest proste. Co innego strzelić do kogoś z daleka, co innego stać przy nim i dźgać go nożem. Mogła udusić je podczas snu. Nie zrobiła tego. Tak samo jak nie zastrzeliła ich na miejscu. Wolała zabić je nożem. Musiała trzymać je mocno, dopóki nie przestały się wyrywać. Ale Karolyn jeszcze nie skończyła. To potworna zbrodnia. Być może była chwilowo niepoczytalna, ale nie uznano jej za wariatkę. Wiedziała, że postępuje źle. Darren miał 6 lat. Dejsza 4. Zarżnęła je jak owieczki. Każdy, kto widział miejsce zbrodni, był poruszony. Karolyn nie wystarczyło, że zabiła syna Barringtona. Zadrwiła z niego z zagrobu. Przyjechałem po syna. Mam złe wiadomości. Pański syn został zamordowany. Przykro mi. Opowiedział mi o Karolyn Young, o jej zaślepieniu i mściwości.
Na miejscu zbrodni znaleziono list pożegnalny Karolyn. Napisała ten list tak, jakby już nie żyła. Pisała, że wróci, by wyrównać rachunki z tymi, którzy ją skrzywdzili. Bruce'owi groziła, że pozabija jego dzieci. Karolyn nie udało się popełnić samobójstwa. W 1995 roku za popełnienie dwóch morderstw skazano ją na śmierć. Karolyn Young zabiła dzieci, bo nie chciała, żeby je rozdzielać. To marne tłumaczenie, ale w ten sposób sprawiła, że zostały razem. Karolyn nie zginęła z ręki człowieka. Po 10 latach zmarła w więzieniu na niewydolność nerek. Zawsze trudno przejść do porządku dziennego nad zabójstwami dzieci, ale zbrodnia Karolyn wprost nie mieści się w głowie. Prowadziłem kilka spraw, o których wolałbym zapomnieć. To jedna z nich. Kiedy matka tak bardzo kocha syna, to była teściowa z piekła rodem. Że nie chce się nim dzielić. Nikogo tak nie kochała jak jego. Górę bierze zazdrość. Elizabeth Duncan to jedna z najbardziej wyrachowanych i niezwykłych morderczyń, z jakimi się zetknęłam. Rok 1958, Ojai, Kalifornia. Elizabeth Duncan nie lubi być sama. Na szczęście jej 29-letni syn Frank jest bardzo wyrozumiały. Co się stało? Boję się burzy. Przytul się do mnie. Byli bez przerwy razem. Elizabeth Duncan była nienaturalnie przywiązana do syna. Miała aż 20 mężów, ale jedynym mężczyzną, którego zdołała utrzymać, był jej syn. Jej problem polegał na tym, że cały czas musiała mieć mężczyznę. W ciągu niespełna 20 lat była 20-krotnie zamężna. Była seryjną bigamistką. Miała ogromną stertę świadectw ślubu. Jej syn, prawnik, dostał za zadanie uporządkowanie tego bałaganu. Ale Frank miał dość. Zażądał, by matka wyprowadziła się z jego mieszkania. Chcę, żebyś się wyprowadziła. Nie mów do mnie w ten sposób. I to natychmiast. Zobaczysz, że pożałujesz. Proszę, nie rób tego. Demonstracyjnie udała się do swojego pokoju pod pozorem pakowania rzeczy. Założyła najlepszy peniuar i zaczęła wykładać biżuterię. Następnie położyła się na łóżku z zamiarem popełnienia samobójstwa. Nie słyszę, żebyś się pakowała.
Mówiłem poważnie. Kiedy wszedł do pokoju, znalazł ją na łóżku. Była bliska śmierci. Elizabeth, mamuśka Duncan, to marzenie każdego psychoterapeuty. Miała problemów bez liku. Po odratowaniu mamuśka spędziła kilka tygodni w szpitalu. Opiekowała się nią pielęgniarka Olga Kupczyk. Wezmę kwiaty. Frank i Olga natychmiast wpadli sobie w oko. Frank uważał, żeby matka nie stała się zazdrosna. Nie może nas zobaczyć razem. Czemu? Kiedy umawiam się z jakąś dziewczyną, dostaję bzika. Jest trochę zaborcza. Musieli utrzymywać swój związek w tajemnicy, bo mamuśka była szaleńczo zazdrosna o Olgę. Zresztą tak samo byłoby w przypadku innej kobiety. Rozpoczął się sekretny romans. Robili to samo, co inni zakochani. Jedni razem lunche i kolacje, chodzili na długie spacery. Łączące ich uczucie rozkwitało. Rzadko chodził na randki, bo kiedy przyprowadzał dziewczynę do domu, matka wpadała we wściekłość. Elizabeth Duncan traktowała syna tak, jak większość kobiet traktuje swoich ukochanych. Kiedy szedł na randkę, szalała z zazdrości. Tajemnica wkrótce miała wyjść na jaw, bo zaczęli ze sobą sypiać. Olga zaszła w ciążę. Jak na lata 50. postąpili właściwie. Postanowili się pobrać. Ślub odbył się w tajemnicy, a mamuśka nie została na niego zaproszona. Zaczęła coś podejrzewać i zadzwoniła do szpitala, w którym pracowała Olga. Wczoraj wyszła za mąż? Kończąc rozmowę, usłyszała trzask odkładanej słuchawki drugiego aparatu. Zachowywała się jak porzucona żona. Ogarnęła ją czarna rozpacz. Musiałem tak postąpić. Źle postąpiłeś. Będziemy mieszkać razem. W tym momencie ruszyła lawina nieszczęść. Nie miało znaczenia, że jej syn kochał Olgę. Nie liczyło się, że Olga była w 7. miesiącu ciąży z jej pierwszym wnukiem. Była zazdrosna o Olgę. Stała się złośliwym, ziejącym ogniem potworem. I nie potrafiła nad tym zapanować. Rok 58, Ohio, Kalifornia. Elizabeth, mamuśka Duncan, była zrozpaczona. Jedyny mężczyzna, na którego mogła liczyć, jej syn, zostawił ją dla ciężarnej żony. Trudno powiedzieć, jak zaczęło się to nienaturalne przywiązanie. Ale kiedy się już zaczęło, ciężko było je przerwać. Jak porzucona kochanka, snuła plan odzyskania syna. Wpadła na szalony pomysł unieważnienia ich małżeństwa. Piekielnie trudno jest unieważnić czyjeś małżeństwo, chyba że jest się mamuśką Duncan.
Jako doświadczona oszustka, mamuśka postanowiła udawać żonę syna, Olgę, i wynajęła mężczyznę, by udawał Franka. Pani Olga Duncan, ma pani 25 lat? Oczywiście. Pomysł, że sąd uzna kobietę po 50 za 20-kilkulatkę, był śmiechu warty. Jednak Elizabeth nic sobie z tego nie robiła. To niewiarygodne, ale się udało. Udało się, ponieważ uskrzydlił ją fakt, że unieważnia związek Franka i Olgi. Mamuśka bez przerwy wydzwaniała do Olgi z pogróżkami. Co się stało? Nie daje mi pracować. Jeszcze trochę, a mnie wyrzucą. To straszne, musieć wybierać między żoną a matką. Frank ze wszelkich sił starał się udobruchać obie kobiety. W końcu zasugerował ciężarnej żonie, że najlepszym sposobem, aby uniknąć nękania ze strony mamuśki, byłaby jego przeprowadzka do niej. Frank i Olga nie wiedzieli, że widzą się po raz ostatni. Wyprowadził się od niej. Olga została sama jak palec. Była w ciąży i musiała pracować. Ale mamuśka chciała załatwić sprawę raz na zawsze i wynajęła dwóch bandziorów. Zdejmij kapelusz. Chcę pozbyć się kogoś w ciągu 24 godzin. Przy niej okrutni zabójcy to niewinne baranki. To była teściowa z piekła rodem. 17 listopada 58 roku. Olga mieszkała sama i była łatwym celem. Otworzyła człowiekowi, którego nie widziała na oczy. Powiedział, że jest przyjacielem męża i że przywiózł pijanego Franka. Nie wiedziała, kto leży na tylnym siedzeniu, ale zajrzała do auta, sądząc, że to jej mąż. Wsiadaj do samochodu i przestań się drzeć. Bandyci planowali zastrzelić Olgę i kradzionym samochodem wywieźć jej ciało do Meksyku i tam porzucić. Jednak mężczyźni zatrzymali się na poboczu drogi i wyciągnęli ofiarę z auta. Jeden z nich uderzył ją pistoletem w głowę tak mocno, że broń pękła. Złoczyńcy byli amatorami. Zapomnieli zabrać łopatę. Gdzie łopata? Jaka łopata? Żeby wykopać dół. Ty miałeś ją zabrać, kretynie. Musimy kopać rękami. Jednak spostrzegli, że ich ofiara żyje. Jeden próbował udusić Olgę, a drugi wygrzebywał dziurę w ziemi. Ale mordowanie człowieka musi być bardzo wyczerpujące, bo od czasu do czasu zamieniali się miejscami. Olga i jej nienarodzone dziecko konali w męczarniach. Jej ostatnie chwile życia były przerażające. Kobieta została pochowana żywcem.
Podczas sekcji zwłok znaleziono w jej gardle grudki ziemi. Nieudacznicy, których wynajęła mamuśka, wkrótce zostali zatrzymani za inne przestępstwa. W więzieniu jeden z nich wyznał pastorowi szokującą prawdę. Pastor spytał go, czy chciałby zrzucić jakiś kamień z serca. Mężczyzna opowiedział o straszliwej zbrodni. Wspólnik poszedł w jego ślady. Obaj wskazali mamuśkę Duncan jako zleceniodawczynię morderstwa. To był jeden z najsłynniejszych procesów ubiegłego wieku. Pisały o nim gazety na całym świecie. Ludzie gromadzili się przed sądem o 3 rano, żeby choć przez moment ujrzeć przerażającą mamuśkę Duncan. Oskarżenie powołało kilkudziesięciu świadków. Obrona tylko dwoje. Tymi świadkami byli Frank Duncan i jego matka. Mamuśka i jej wspólnicy zostali uznani za winnych morderstwa. Wszystkich troje skazano na śmierć. Do samej śmierci ani się nie przyznała, ani nie zaprzeczyła, że to zrobiła. Sterowała ludźmi, a gra była częścią jej życia. Była do szaleństwa zazdrosna o syna i kobieta, którą kochał, cierpiała na więcej niż jedną dolegliwość. Mamuśka musiała w końcu zmierzyć się ze swoim strachem przed samotnością. 8 sierpnia 1962 roku została stracona. Jej syna przy tym nie było. Jej ostatnie słowa brzmiały: jestem niewinna, gdzie jest Frank? Kobiety, które niosły śmierć, wolały zabić niż dopuścić do rozstania. Niepohamowany gniew kazał Rachel Wade odebrać koleżance życie. Carolyn Young tak bardzo bała się rozstania, że zamordowała wnuki. Zazdrość pchnęła Elizabeth mamuśkę Duncan do zabicia synowej i nienarodzonego dziecka. Wszystkie one uważały, że posiadają ukochane osoby na własność. Mordercza zaborczość kazała im posunąć się do morderstwa. Wersja polska na zlecenie telewizji Puls, BTI Studios. Tekst Janusz Werwiński. Czytał Zbyszek Moskal.